Niedawno przedstawiłem wam DAPA X2 X32, czyli wysokiej jakości odtwarzacz muzyczny, który po podłączeniu do komputera może także działać jako karta dźwiękowa, ale niestety kosztuje on 500 zł, a designem przypomina telefony sprzed 15 lat. Poszukujecie funkcji, jakie posiada X32, ale chcielibyście, żeby urządzenie było mniejsze, tańsze i bardziej stylowe? Otóż więcej szukać nie musicie, ponieważ dzisiaj chciałbym wam zaprezentować Shanlinga M0. Zazwyczaj na początku w przypadku takich materiałów zaczynam od rozpakowania i pokazania co jest w pudełku danego urządzenia, ale że Shining M0 przychodzi tylko i wyłącznie z kablem USB typu C to stwierdziłem, że nie ma to sensu i płynnie po prostu przejdziemy do omówienia konstrukcji. Nie mógłbym zacząć bez wspomnienia o tym, że M0 jest po prostu maleńkie. W międzyczasie przyjście na test M0 przyszedł także mój smartwatch Xiaomi Amazfit Bip i kiedy porównamy je wielkościowo to M0 jest tylko minimalnie większy i dwa razy grubszy. Całość jest zrobiona z metalu, gdzie na pleckach mamy logo Shanlinga. Po jednej stronie mamy jedno duże pokrętło przycisk służące do włączania urządzenia, jednak możemy także kontrolować naszą muzykę przy pomocy konfigurowalnego dwukliku i trójkliku. Po drugiej slot na kartę pamięci, który jest w stanie przyjąć nawet 512 GB. Na spodzie znajduje się port USB typu C i gniazdo mini jack. Praktycznie cała kontrola, jak i funkcjonalność odbywa się przy pomocy dotykowego ekranu na przodzie. Ma on cala i rozdzielczość 240x240. Przechodząc do wnętrza, mamy tutaj DACA Sabre ES9218P. Dwukierunkowe Bluetooth, które wspiera chociażby APTX czy LDAC. Dodatkowo wzmacniacz na poziomie 80 mW przy 32 ohm, przez co nie radziłbym. Parowania szanninga M0 z niczym, co jest minimalnie mniej wydajne, ponieważ to po prostu nie zagra, ale dzięki temu zyskujemy na baterii, ponieważ jest tutaj tylko i wyłącznie 630 mAh, ale według producenta jest ona w stanie wytrzymać do 15 godzin gry na baterii. I szczerze powiedziawszy właśnie takie wyniki z Shanlingiem M0 uzyskiwałem. Do tego trzeba powiedzieć, że w przypadku używania M0 jego karty dźwiękowej dostajemy stosunkowo duże opóźnienie powyżej sekundy, jednak w przypadku Bluetooth z transmisji byłem naprawdę zadowolony. Zadowolony. Opóźnienie jest niskie, a DAP gra bardzo dobrze. Przejdźmy teraz do samego interfejsu. Włączenie M0 zajmuje jakieś 4 sekundy, a cały interfejs jest mocno przystosowany do dotykowego ekranu, ponieważ mamy tutaj bardzo duże ikony, a cofanie się z opcji folderów polega na przesunięciu palca od krańca ekranu. Całość obsługuje się całkiem wygodnie, a w opcjach mamy do dyspozycji takie funkcje jak domyślna i maksymalna głośność, gapeless, Equalizer, Replay Gain, filtry cyfrowe, opcje konfiguracji przycisku – wszystko tak naprawdę co wymagane w DAPie bez żadnych udziwnień. Niestety oprogramowanie to ma także swoje poważne wady. Zaczynając od tego, że nazwy w folderach w ogóle się nie przesuwają. I mam wiele albumów, które zaczynają się autorem, dlatego szukanie piosenek po folderach jest tak naprawdę na chybił trafił. Zmiana utworów przychodzi z pewnym opóźnieniem, co najbardziej denerwowało mnie, kiedy słuchałem muzyki jeszcze ze smartfona. Nie podoba mi się także fakt, iż po każdym wyłączeniu ekranu odtwarzacz wraca do ekranu odtwarzanej muzyki. Kiedy słucham albumu w folderach, wolę mieć odtwarzacz zostawiony właśnie w folderze, a tak to za każdym razem Muszę do niego ponownie wchodzić. No i według mnie największa wada tego odtwarzacza. Jest on po prostu za mały. Jest on na tyle mały, że nawet jeżeli posiadacie bardzo małe kieszenie w spodniach, to i tak on może tam luźno latać, przez co jest bardzo duże ryzyko wypadnięcia. Jeżeli chcemy zmieniać opcje podczas odtwarzania, to one są na tyle malutkie, że ciężko jest po prostu w nie trafić i jeżeli chodzi o przesuwanie utworów, to to jest po prostu mordęka, ponieważ ten pasek jest tak malutki i tak nieprecyzyjny. Wydaje mi się, podczas Obcowania z M0, że M1, czyli po prostu starszy brat Shanlinga, był minimalnie większy, przez co on był właśnie na tej granicy ergonomii. Jeżeli on był na granicy, to M0 definitywnie ją po prostu przekroczyło. Jeżeli tylko macie większe palce, to jak najbardziej Shanlinga M0 odradzam. Skoro ergonomia została omówiona, to czas przejść do tego, jak M0 brzmi, ale zanim to nastąpi, to oczywiście zapraszam Was do polajkowania tego materiału, a także zasubskrybowania kanału, jeżeli jesteście nowymi widzami. I Teraz płynnie przejdziemy do pytania, jak gra M0. Otóż muszę przyznać, bardzo dobrze! W żadnym stopniu nie stara się on grać neutralnie czy analitycznie. Jest to bardzo imprezowe brzmienie, które ma na celu wywołać uśmiech na naszej twarzy. Dół jest naprawdę nasycony, przez co daje wrażenie naprawdę ciepłej charakterystyki. Średnie tony opatulają nas i czarują swym wydźwiękiem, za to soprany już nie są takie ochocze do występowania i wydaje się, jakby po prostu były minimalnie cofnięte. Nie powiedziałbym tak, żeby M0 miało specjalnie dużą scenę, jednak jest też tego zaleta, ponieważ wokale są naprawdę intymne i naprawdę dobrze się ich słucha. Ogólnie, jeżeli miałbym określić to brzmienie, to powiedziałbym, że jest po prostu bezpieczne. Nie mamy tutaj najbardziej detalicznego przekazu, ale całość gra na tyle szałowo, że po prostu chce się M0 słuchać. Jednak jeżeli miałbym wybierać między moim aktualnym X Duo X32 a M0, to wiernie pozostałbym przy X Duo i głównym powodem jest wielkość urządzenia, fizyczne przyciski i ogólnie szeroko pojęta ergonomia. Na koniec pragnąłbym ogłosić, że Shanlinga M0 wypożyczył mi sklep Audeos, dlatego też jeżeli jesteście zainteresowani jego kupnem, to na dole w opisie macie oczywiście linki. Zapraszam na swojego Instagrama bitwolf.alfa, gdzie możecie zobaczyć moje zdjęcia, możecie pisać do mnie pytania na private message, a także oglądać moje insta story. Tymczasem ja się z Wami żegnam, widzimy się przy okazji kolejnych odcinków. Trzymajcie się i na razie.